Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ponownie MAGET Witam Was w kolejnym takim szkoleniowo-podstawowym materiale. Dzisiaj, moi drodzy, opowiemy sobie o interfejsie w grze. Także będzie można sobie zobaczyć, co jak poustawiać, co się przydaje, co się nie przydaje. Także zapraszam Was tutaj na króciutki taki poradnik odnośnie interfejsu. Jesteśmy, moi drodzy, w bitwie. I mam tutaj zaznaczone kilka, a czy mam dodane kilka okrętów do bitwy? I to, co widzicie, w tej chwili, mamy po prostu paseczek HP i ikonkę okrętu. Mamy tyle. Jeżeli wciśniemy sobie alt, to on nam wtedy podaje nazwę okrętu i również nam podaje pasek HP w takiej wartości liczbowej, jak widzicie, że ile ma i ile zostało z całości. Także wciskając alt, możemy sobie zrobić coś takiego. I to jest tryb interfejsu podstawowy. Interfejs ma trzy tryby, czyli ten, który właśnie widzicie. I zaraz wam pokażę kolejny i jak go zmienić. Jeżeli wciśniemy sobie Alt, mamy takie informacje i teraz dalej. Wchodzimy sobie w ustawienia. Tutaj mamy sterowanie. Tryb interfejsu alternatywnego. W tej chwili jest wyłączony. Można go sobie zmienić na adaptacyjny i będzie on wyglądał następująco. Widzicie, że teraz bez trzymania Altu mam tutaj informacje na temat HP i nazwy okrętu. Ale tam już nie mam, bo okręt jest dalej. Dopiero jak biorę go na cel, to mi się pokazują te informacje. A poza tym mam tylko paseczek. Tutaj też te okręty są blisko, więc ten interfejs będzie nam pokazywał konkretniejsze informacje na temat danego okrętu, jeżeli będziemy w niego celować lub będziemy w miarę na mniejszej odległości. Tam gdzieś z tyłu stoi sobie Conqueror, ale jego nie widać. Jeżeli wciśniemy sobie Alt, no to znowu nam się pełny interfejs alternatywny włącza i widzimy HP również na Henryku, który stoi daleko. Puszczamy i znika. A interfejs adaptowalny, powtarzam, także okręty widziane blisko. Ten, do którego celujemy, też nam się tutaj pojawia pasek HP pełny. Co więcej, możemy sobie ustawić to również to tak, że mamy wszystko wyświetlone przez cały czas, czyli pełny. I teraz każdy okręt, jaki będziemy mieli w zasięgu widzenia, będzie nam wyświetlał nazwę i będzie nam wyświetlał pasek HP w takiej formie, w jakiej tutaj widzicie. I teraz tak, jeżeli chodzi o interfejs, to mamy tutaj jeszcze w bitwie, oczywiście, omawiamy na razie interfejs w bitwie. Omówimy sobie port później. Wciskając sobie przycisk H, mamy takie informacje. Oczywiście do domyślnie H, możecie mieć to już zmienione. I tu mamy takie jak zasięg wykrywalności z powierzchni 8 i 6, ale to widzimy na minimapie. Zasięg po z działa głównego jest równy zasięgowi tych dział, także to się nic nie zmienia. No ale mam, warto sobie zacząć na wykrywalność po wystrzale z dział głównych w dymie. Tu mamy 3 i 4. Także jeżeli no ktoś nam postawi dym, to możemy sobie już wiedzieć, że dopiero po takiej odległości będziemy wykrywalni. Mamy tutaj zasięg wykrywania 19,6, czyli ten zasięg tego jasnego pola, czyli zasięg widzenia. Maksymalny zasięg główna artyleria to jest 13,8 i wyrzutnie torpedowe 9. Oczywiście mniejsza o to, jak jest skonfigurowany kapitan. Mamy tutaj zasięg pelotki i wykrywalność z powietrza 4,8. Także widzicie, że warto tutaj pelotkę mieć wyłączoną i tutaj mamy o tym informację. Przycisk ten, żeby to włączyć, to jest P, tak jak tutaj nawet nam podpowiada interfejs. Ale wyłączamy również tym przyciskiem uzbrojenie dodatkowe. Także, jeżeli gramy na pancerniku i nie chcemy, żeby strzelała nam sekundarka w jakiś okręt, to po prostu wciskamy P i wtedy nam się to włącza i wyłącza. Przy czym raczej sens używania tego jest głównie na niszczycielach, bo na pancerniku, jeżeli mamy kogoś w zasięgu sekundarki, to i tak nas widzi. Co dalej, moi drodzy? Informacje, które macie tutaj. Mówią nam o tym, że z 8,6 km jesteśmy w tej chwili wykrywalni. Tu jest ten znaczek od wykrywalności, a ta cyfra tutaj z tym zegarkiem to informuje nas o tym, jak, ile czasu potrzeba, żeby pociski dotarły w dane miejsce. Spójrzcie, że wraz ze wzrostem odległości celowania ten czas nam tutaj rośnie, a tutaj mamy określoną odległość. No jak celujemy sobie na przykład do Montany na 2,6, no to mamy 2,62 km. I tutaj nam tak będzie celowało. Widzicie, że jakieś są tam drobne różnice, jeżeli chodzi o celowanie w czasie, ale ogólnie się tutaj nic nie zmienia. Także tak ustawiamy interfejs. Co do minimapki, kiedyś była jeszcze tutaj możliwość ustawienia tego, żeby tutaj wyświetlały nam się pierwsze, poprzednie znane pozycje okrętu, czyli. Ktoś nam ten okręt wyspotował, on znika, ale zostaje nam tutaj taki biały znacznik. Kiedyś to było, można było włączać i wyłączać, teraz na, na szczęście można to sobie już, jest ustawione na stałe, niektórzy nie umieją z tego korzystać, niektórzy umieją. I co więcej, tutaj mamy możliwość ustawienia sobie tego, co nam wyświetlają tutaj te informacje. Przezroczystość kół to po prostu tych zasięgów, jak są bardzo widoczne, ja wolę mieć je widoczne całkiem. Przezroczystość wody po prostu określa nam transparentność całej mini mapki. U mnie to jest mniej więcej tak gdzieś. No i tutaj informacje, których potrzebujemy. Niektóre okręty mają radary, hydro, inne rzeczy, także warto wiedzieć, czy, kiedy ktoś jest w naszym zasięgu. Ja mam tu włączone wszystko poza zasięgiem pelotki, bo wiem, że wynosi 6 km. Yy, także pamiętam sobie to. Wartości liczbowe zasięgu tu możemy sobie zmienić, po prostu nie pokazuje nam tych cyferek tutaj. Nazwy okrętów, widzicie, że też się zmienia tutaj podpis okrętu. Jest w tej chwili, w tej chwili go nie ma, także to jest główna różnica. A jaka jest zaleta skorzystania z tego właśnie, że widzimy ostatnią znaną pozycję. Teraz na minimapce mamy tutaj linię naszego celowania, to jest ta kreseczka, i to kółeczko to jest miejsce, w które celujemy. Od przeciwnika idzie linia prosta i wskazuje jego kurs, czyli możemy sobie tutaj, to jest zwłaszcza przydatne w cyklonie. Ja niestety nie mam tutaj możliwości pokazania Wam tego, no bo zasięg wykrywalności okrętów, które są tutaj w bitwie ze mną, jest mniejszy niż zasięg mojego ognia, także nie pokażę Wam dokładnie o co chodzi, ale. Nawet okręt odznaczony, spójrzcie, no załóżmy, żebyśmy go nie wykrywali, i trafiamy sobie w ten okręt mniej więcej na kółeczko. Nie musimy do niego podpływać, bo jeżeli jesteśmy w cyklonie lub w jakimś takim innym zjawisku, no to możemy celować do niego właśnie w ten sposób, że korzystamy z tego kółka tutaj. Widzicie, no może celność ognia nie jest fenomenalna, ale lepiej w cyklonie trafić sobie cokolwiek niż nie trafiać nic. Także odrobinę praktyki to wymaga, ale na podstawie tego kółeczka tutaj, które mamy, możemy spokojnie sobie w jakiś okręt wycelować. Oczywiście najprościej w pancerniki, bo są największe, no ale w takich sytuacjach warto z tego skorzystać. Czasami jeżeli na przykład gościu nam się zadymi, no to ten heniu by sobie zniknął, to możemy sobie wcisnąć na przykład taki przycisk jak Ctrl i G. Przepraszam, Alt i G, nie, X. Ctrl X przepraszam bardzo działa ustawiona kąt kursowy i w tym momencie jeżeli nawet okręt będzie się poruszał to. Działa zostają w tym samym położeniu. Jest to w pewnym sensie korzystne tylko trzeba wiedzieć w jakich sytuacjach z tego korzystać jest jeszcze jedna opcja tylko jak to się ustawiało kąt kursowy. Zaraz sprawdzimy sobie tutaj w ustawieniach, sterowanie, o tu jeszcze Wam podpowiem, wyświetl składy drużyn, możemy mieć coś takiego tutaj, przy czym ja uważam, że w wersji podstawowej to nie daje nam tu żadnych większych informacji na ten temat, mamy sylwetkę okrętu, ilość fragów i nick, poza tym nie mamy już nic, także ja w tej wersji tego nie używam, ale to omówimy sobie za chwilę, także... Interfejs głównie określa nam takie informacje. No o tym to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Zielona strefa to, jest, to są przeładowane torpedy, w tym momencie się aktywują. Tutaj na tym łuku, jeżeli kogoś torpedujemy, będącego bliżej, to po prostu nie zrobimy mu nic, bo ładunki się w torpedach nie połówzbrają. No i ten siwy wskaźnik po prostu informuje nas, jak musimy puścić torpedy, żeby okręt je dostał. Mniej więcej, tak po prostu po obecnym kursie nam to pokazuje. Oczywiście, jeżeli okręt skręca, no to ten wskaźnik też nam jakoś tam będzie się przesuwał. No i trzeba się nauczyć, kiedy z niego korzystać, a kiedy nie. Przy czym jest to też pewna informacja na temat tego, w jakim kierunku okręt się porusza. No bo, jeżeli ten okrę, mamy okręt tu, a wskaźnik siwy jest tu, no to wiadomo, że gościu płynie w przód, jeżeli w tył, no to wiadomo. Co więcej, tutaj mamy informację o tym, który punkt kluczowy jest pod czyją kontrolą, czy czerwonych, czy zielonych, ilość punktów, czas do końca bitwy. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy moi drodzy jeszcze na minimapce. Już żeśmy sobie omówili, co jest tutaj, również bez wciskania klawisza H możemy sobie sprawdzić te informacje, które na ten klawisz przyciąga, czy przy, przyzywa, może, nie przyciąga. Eee. O, działa zablokowane na sektorze, właśnie, znalazłem ten skrót klawisza. O, poszło. Za, załóżmy sobie, że mamy zaznaczoną montanę. Robimy sobie Shift-X, bo za to to odpowiada. I zobaczcie, co się teraz dzieje z działami. Niech ja tu trochę prędkości nabiorę. No teraz się nic nie dzieje. Widzicie, one cały czas celują w jedno miejsce, mimo tego, że okręt się obraca. I to jest bardzo przydatna rzecz, jeżeli na przykład mamy gościa w dymie, który się zatrzymał, Wiemy, że on w tym miejscu stoi. Na przykład jest tylko jeden, jeden okrąg zrobiony z dymu. No to wiadomo, gdzie on gościu będzie stał. Także celujemy również na podstawie tego, lub w ostatniej chwili, kiedy on nam znika, wciskamy sobie Shift i X. Odblokowujemy to po prostu wciskając tą samą kombinację. I zablokowane działo mając na danym miejscu możemy gościa trafiać w dymie nawet jeżeli nie widzimy go a po prostu będziemy strzelać na ślepo. No zawsze lepiej kilka sal wsadzić takich przypadkowych niż nie wsadzić mu nic także może jakaś stadela wpadnie. I tak wygląda interfejs bitewny. Ja wam tutaj jeszcze szybko pokażę jak można to sobie usprawnić korzystając z modów moi drodzy ale tutaj już sobie opiszemy to na przykładzie tylko instalatora nie będę tego instalował bo to by za długo trwało. To jest, moi drodzy, instalator modów Aslina i co on nam tutaj daje? Jak widzicie, wam tu zaznaczone kilka modów, których przeważnie używam. No i tu widzicie panele boczne, które możemy sobie dostosować do własnych potrzeb. Mamy tutaj sporo całkiem informacji. Mamy pasek HP. Tutaj widzicie, że to jest po prostu. Pokazuje nam stan obecny HP przeciwnika, oczywiście, o ile mamy go w zasięgu wzroku lub mieliśmy przez chwilę, wtedy nam się ten pasek aktualizuje. Bo jeżeli gościa nie widzimy no to po prostu nie będzie nam tutaj wyświetlać tego ile ma obecnie tylko będzie cały czas pokazywać full HP. Możemy sobie tutaj pokazać również zasięgi torped, prędkość okrętu, zasięg artylerii, kontury okrętu, klasa okrętu, okręt może być podświetlona, dywizjony, sygnały, inne różne rzeczy. Tu widzicie tą konfigurację tylko że instalując tego moda musicie mieć jeszcze w opcjach włączoną tą, ten przycisk który nam tu wyświetla te składy drużyn w takiej formie. Bez tego nie będzie działało. Kolejny moc, z którego ja korzystam, już wam pokazuję. Światła kierunkowe to jest akurat dosyć kontrowersyjny mod. Wielu, wiele osób płacze na ten temat, że to jest nieregulaminowe, nie po prostu daje nie, nielegalną przewagę i takie inne rzeczy. Ale co daje ten mod? Widzicie tutaj: y, przy, kol, kontrolka w kolorze czerwonym informuje nas, że okręt cofa, żółta, że stoi, a zielona, że płynie do przodu. I jeżeli ktoś uważa, że jest to mod, który daje nielegalną przewagę, no to przypominam, co, jakie informacje podaje nam wyrzutnia torped, jeżeli mamy na okręcie. Y, Informacja od Wargamingu odnośnie tego moda oficjalna, bo ja to dostałem od jednego z pracowników Wargamingu taką odpowiedź. Oni planują wprowadzenie czegoś podobnego, ale pasującego do ogólnego interfejsu gry, że po prostu stylowo to się zgadzało z tym, co mamy w grze, czegoś o bardzo podobnym działaniu, także będziemy mieli takie informacje w grze. Wyrzutnia torpedowa daje nam takie same informacje. A ten mod daje nam przewagę tylko w sytuacji, kiedy przeciwnik jest ustawiony do nas centralnie dziobem. Wtedy no, no trzeba poświęcić jedną czy dwie salwy, żeby gościa wyczuć, co on robi. W innych przypadkach widać to po prostu po falach, które się przesuwają przed dziobem lub rufą okrętu. No i po tym, w którym kierunku płynie dym. No chyba, że gościu stoi przodem, no to wtedy patrzymy na właśnie na fale. Także można się bez tego obejść, ale przyspiesza to zdecydowanie. Celowanie do okrętu. To są mody, które możecie sobie zainstalować w parce Line. Ja wam tutaj wrzucę link i jeszcze wam pokażę wszystkie, jakie mam zainstalowane u siebie. Tutaj widzicie również, że mam bardziej widoczne wyuczone perki kapitana. Jak to wygląda? Otóż wygląda to. Następująco. Po prostu zamiast tylko tego ptaszka, przy skillu jest również rameczka. Także lepiej widać, lepiej na screenach można pokazać komuś, bo jak nie dowidzi, to będzie miał problem. A tak jest to po prostu bardziej czytelne. Rozbryzgi na wodzie w starej wersji. Zobaczcie tutaj, że często dochodzi do sytuacji, kiedy nie tylko my strzelamy do jakiegoś okrętu, na przykład do niszczyciela, i spadające pociski do wody nam ten okręt zasłaniają. Dlatego ja mam zainstalowane właśnie rozbryzgi w starej wersji. Nie chcę ich usuwać całkowicie, bo mamy tutaj też taką opcję. Widzicie brak rozbryzgów wody. Ja mam po prostu wersję starą, która nie aż tak mocno zasłania nam okręt, w który strzelamy my i sojusznicy, bo w takim przypadku w tych nowych rozbryzgach były to dużo bardziej trudne. No to jest taka kosmetyka, usunie potrzebne teksty z widoku mapy, po prostu nie pokazuje nam tutaj informacji o autopilocie, jak się minimapkę otwiera, to myślę, że nie jest to ani potrzebne, ani zbędne, takie po prostu nieszkodliwe. Zegar wyników, coś bardzo fajnego, moi drodzy, widzicie tutaj, że mamy tutaj informację 6, 0, 3, 12, 22 to jest informacja, ile musi trwać jeszcze bitwa, żeby wygrała ją któraś ze stron. Także jeżeli mamy na przykład przejęte 4 kapy, no to mamy tutaj szybciej, tutaj jest 0, bo nie ma możliwości wygrania, oczywiście w sytuacji obecnej, może się to zmieniać, jeżeli tracimy kapy, zmienia się sytuacja w okrętach, tracimy fragi, ale stan obecny pokazuje nam, na przykład. Mamy jeden okręt u siebie, cztery okręty u przeciwnika. Mamy cztery kapy, została minuta. No i co zrobić? Uciekać przez minutę, samo się zrobi. No chyba, że nam przejmą kapę albo zaczną nam te kapy blokować. No to wtedy się to wydłuży. Ale to jest fajna informacja, warto o tym wiedzieć. Także tego używam, to się przydaje i to polecam szczerze. Już pokazuję kolejne. Ulepszony czat. Tutaj mamy czat, możemy go sobie przesuwać. Pewnie widzieliście na mnie u mnie na streamach, jak to wygląda. Ja mam czat tutaj obok umieszczony panelu bocznego. Panel boczny też mam z modów. Możecie go przesuwać, ustawiać rozmiary, informacje sobie tutaj wklikiwać. Także możecie sobie tutaj cały, całą konfigurację przeprowadzić. Także też polecam. Maksymalny limit powtórek również mam wyłączony, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się coś fajnego trafi. I to wszystko, jeżeli chodzi o mody. Także tutaj wskoczmy sobie jeszcze na chwileczkę do bitwy. Przypominam, że to jest interfejs pełny, alternatywny, i ustawia się go tutaj. Sterowanie pełny, co daje nam wskaźnik trafienia w ziemię. Po prostu, jeżeli któreś działo wystrzeli, no to będzie. Informacja o tym, że trafimy w ziemię. Czasami jest to mylące, bo większość pocisków przelatuje, ale warto to mieć, żeby nie strzelić salwy, która raz wyświeci, a po prostu nic przeciwnikowi nie zrobi, bo uderzy w ziemię system wykrywania kolizji. To jest, moi drodzy, lepiej mieć wyłączone, bo co robi ten system? On nam, moi drodzy, po prostu skręca okrętem mimowolnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w pobliżu wyspy, żeby uniknąć zderzenia. I czasami to jest pomocne, bo się po prostu w tą wyspę nie wpieprzymy, a czasami jest to no o tyle trudne, że przyda się w tą wyspę wpłynąć, bo na przykład wymijamy torpedy albo chcemy się ukryć przed przeciwnikiem i pozwoli nam to zrobić tylko to, jeżeli szybko się w wyspę wbijemy. Także ja mam to wyłączone, daje to większą kontrolę okrę nad okrętem. I wydaje mi się, że lepiej mieć to wyłączone. Tutaj wskaźnik trafia w ziemię włączony. Interfejs pełny. Wyświetl składy drużyny to jest właśnie ta informacja tutaj na bokach, którą pokazywałem wam bez moda. Wskaźniki ładowania głównej baterii torped. Wygląda to bez tego następująco: Nie ma informacji o torpedach, mamy tylko główną artylerię. Pokazuje nam to, co mamy aktywne. Przełączamy na artylerię pokazuje artylerię. Przełączamy na torpedy pokazuje tylko torpedy. A jeżeli mamy to włączone, no to mamy tutaj y, informacje o wszystkich typach uzbrojenia. Tu na górze artyleria, tutaj torpedy. Zależy co mamy aktywne, to nam się po prostu będzie y, zmieniać tutaj. Co więcej, warto w ustawieniach sobie pogrzebać. Y, animacja małych obiektów to można sobie wyłączyć, jeżeli ktoś ma trochę słabszy komputer. Y, On ma po prostu tutaj, na przykład samoloty leci jeden, nie, niecała jest kadra, sekundarka się nie obraca i takie tam kosmetyczne rzeczy. Pokaż czasomierz zasłony dymnej. Bardzo przydatne, informuje nas o tym jak długo dym jeszcze będzie nam tutaj trwał. Zegar w porcie, ok, czas bitwy też się przydaje, warto wiedzieć ile jest do końca bitwy, chociaż jeżeli mamy liczniki to już nie jest takie to potrzebne. Licznik uszkodzeń wykrytych przez ciebie wrogów, to będzie nam się pojawiało tutaj pod wskaźnikiem naszego damage'u, to jest również, mamy to dzięki temu, że było kiedyś wprowadzane jako mody. Bo bez tego byśmy tego nie mieli. Licznik potencjalnych uszkodzeń, czyli tyle, ile pocisków wytankowaliśmy, ile do nas nie trafiło. Także to są kosmetyczne rzeczy. I tutaj mamy, moi drodzy, wybór celownika jeszcze celowników statycznych mamy całkiem sporo, mamy ich aż 14 w grze, i celownik dynamiczny jest taki. On nam się tutaj, moi drodzy, rozszerza i zwęża w zależności od tego, w jaki sposób mamy przybliżony okręt. Ja jestem przyzwyczajony już do grania na statycznym, ale może ten dynamiczny też nie byłby zły, także. Trzeba się nad tym zastanowić. No widzicie, że tutaj podziałka jest teraz na 70, a tu na maksymalnym przybliżeniu na 10. Także tak to wygląda. Celowniki ustawiamy sobie w sterowanie. Wybierz celownik. Ja gram na statycznej siódemce, i to chyba by było wszystko. Jeżeli jeszcze szybciutko omówimy sobie interfejs w porcie, ale to wydaje mi się, że to już jest materiał na. Inny film, żeby już to za długo nie trwało, także 20 minut dostatecznie długo na ten temat gadam. No i z mojej strony, moi drodzy, to jest wszystko. Ta czwórka się tu pojawia, mam pod tym przyciskiem mikrofon podłączony. No i mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłem, trochę rozjaśniłem. Jeżeli nie macie pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja z mojej strony dziękuję, do usłyszenia i na razie.